Pokój dobro. Pokój dobro. Słuchajcie, jak nas ktoś ogląda, bo będzie oglądał, jest taka seria właśnie tutaj... Wielkopostna. Poznacie po naszych minach, które to są odcinki. Spotkaliśmy się wreszcie. Tak mówię, to sobie ponagrywamy, nie? No, no i tak wieczorową już... porą. Już o której godzinie on jest nagrywany, ten odcinek, to się dowiecie z tych, których z wcześniejszych i z późniejszych, bo tam mówimy. Więc ten odcinek jest pomiędzy. Pomiędzy nami idziesz, panie. Dzisiaj byśmy chcieli powiedzieć trochę o pasrze. Tym bardziej, że to słowo pascha, raz, że w Wielkim Poście, a już w ogóle im bliżej Wielkanocy, tym częściej to słowo pascha no, się pojawia. Wiecie, Wigilia Paschalna. Wigilia prawda? Paschalna, tak, święta paschalne. Pascha żydowska, baranek paschalny, Jezus spożywał paschę ze swoimi uczniami, więc to słowo pascha, ono się pojawia. Gdzie szukać początków tego, co potem przyjęła tradycja żydowska jako święta paschalne, a co potem no, Chrystus uczynił, można powiedzieć, pewnym zadaniem również dla nas, jako droga do nawrócenia, do przejścia, do zmiany życia. I pewnie gdybyśmy szukali początków, źródeł, pewno w różnych kulturach to różnie wyglądało, ale można powiedzieć najogólniej w ten sposób, że związane jest to z pewną tradycją no, sięgającą zamierzchłych czasów, związaną z życiem nomadów, a więc tych ludów takich koczowniczych, pasterskich, którzy to pasterze, schodząc z pastwisk zimowych na pastwiska letnie, właśnie spotykali się razem we wspólnocie plemiennej, zabijali jakieś jagnie, jakąś owieczkę, wspólnie ją spożywali po to, żeby zacieśniać więzi wspólnotowe. No i taki był zwyczaj. I ten zwyczaj pewno przetrwał również do czasów niewoli egipskiej, więc mamy około 1250 rok przed Chrystusem. Dość precyzyjnie, jak na około. Tak, na około 1250-1230 to jest ten czas, gdzie pamiętacie, że również Żydzi, będąc w tej niewoli egipskiej, mieli spożyć paschę, mieli zabić baranka, krwią tego baranka pomazać drzwi swoich domów i wtedy anioł Boży przechodzący, to była już ostatnia taka plaga egipska, anioł Boży przechodzący nad Egiptem, wszędzie tam, gdzie drzwi nie były pomalowane, wszędzie tam dotknął i ludzi, i zwierzęta, dotknął śmiercią. Pierworodni wszyscy zginęli wśród ludzi i wśród zwierząt. I właśnie ta pascha oznacza, że to przejście. Ten anioł Boży, Bóg swoją mocą przeszedł nad Egiptem, ale przeszedł też ponad domami, ocalając właśnie Żydów, którzy mieli pomazane drzwi krwią baranka. Potem na pamiątkę tego wydarzenia, wiemy, że później Faraon wypuszcza Izraelitów z niewoli i na pamiątkę tego wyjścia już potem ta pascha nabiera już nowego charakteru. Ona staje się upamiętnieniem tego wyjścia z niewoli egipskiej i na pamiątkę tego wyjścia co roku 14 Nizan po przesileniu wiosennym, o ile dobrze pamiętam, właśnie Żydzi spożywali tę uroczystą paschę na pamiątkę wyjścia. I do tej paschy, która była spożywana na pamiątkę uwolnienia narodu wybranego z niewoli egipskiej, do tej paschy nawiązuje również pascha, którą spożywał Pan Jezus ze swoimi uczniami. To był taki rys paschopodobny, tak można byłoby to powiedzieć. Jezus jakby ustanawia nowe wyjście, nową paschę, nowe przejście, które staje się przejściem z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych.
I to jest właśnie to zadanie, które dzisiaj przed nami staje, że my mamy też uczestniczyć w tej pasrze przez swoje życie, przez to, że odwracamy się od życia grzesznego ku życiu bezgrzesznemu, że to jest przejście od życia pełnego wad do życia pełnego cnót. Ta Pascha dzisiaj również nam jest zadana jako pewne, można powiedzieć, nawet styl życia, który ma polegać na tym, że odwracamy się od tego, co jest w naszym życiu złe, niedobre, a idziemy w stronę dobra, idziemy w stronę tego, co jest bezgrzeszne. To teraz ja. Aha, ja myślałem, że ci zasnął. Że kima. W sensie, no. Dla mnie też Pascha, ten moment przejścia, on się tak jakoś kojarzy przede wszystkim z niewolą tutaj egipską i z wyjściem do wolności i z tym, że Chrystus nas z niewoli grzechu prowadzi do wolności. I to dla mnie te dwa i ze śmierci, prawda, prowadzi nas do życia. I te właściwie te trzy takie obrazy mam cały czas, jeżeli myślę, że są święta paschalne, że to będzie Wigilia Paschalna, gdzie też mamy, bo czytamy tę całą historię praktycznie, nie wiem, tutaj to są przepiękne czytania. Tak jest. I dlatego, że jest ten taki jakiś, nie chcę powiedzieć tutaj kanał, ale taki przesmyk jakiś, gdzie my właśnie przechodzimy wszyscy przez te doświadczenia Chrystusa i cierpienia, i śmierci, i zmartwychwstania, i ku wolności właśnie, nie? Że człowiek już nie jest niewolnikiem, że człowiek już nie żyje w jakichś tylko wyobrażeniach o Panu Bogu, że człowiek nie jest skazany na śmierć, tylko jesteśmy właśnie, możemy być wolni od grzechu, możemy być wolni od skażenia śmierci. I myślę sobie, że taką paschą często też, i być może to porównanie rzadko pada, jest też konfesjonał, kiedy my właśnie przechodzimy od tego starego człowieka do nowego, od grzechu do życia. Od tego właśnie stanu grzesznego ku stanu bezgrzesznemu, prawda? Tak jest. No. Potem Eucharystia też przeprowadza nas właśnie. My przechodzimy zupełnie inny świat, nie? Świat tego życia z Bogiem. Myślę, że my musimy pamiętać, że jeżeli my w Kościele, prawda, mówimy o baranku paschalnym, jeżeli w Nowym Testamencie pojawia się ten motyw Paschy i najważniejsza liturgia w ciągu roku to jest właśnie Wigilia Paschalna, to trzeba nam ciągle pamiętać o tym motywie przejścia z do. Nie? Że on się dokonuje każdego dnia w naszym życiu także. I to w pierwotnym znaczeniu miało to miejsce, miało to takie znaczenie właśnie przestrzenne, czyli przejście z jednego miejsca do drugiego, czyli z niewoli egipskiej do wolności ziemi obiecanej. Tak dzisiaj jest to przejście w takim znaczeniu moralnym. Hmm. Nie? W znaczeniu duchowym, w znaczeniu moralnym. Jest to przejście od tego stanu zła ku dobru. To ja też chciałbym przejść właśnie ku dobru, pokój i dobro. Pokój i dobro.